Od kilku dni sala filmowa Centrum Kultury i Sztuki nosi imię Janusza Kortasa, twórcy tczewskiego dyskusyjnego klubu filmowego. Film lub twórczość filmowa określana jest mianem dziesiątej muzy. Właśnie ta była szczególna dla Janusza Kortasa, oddanego miłośnika i animatora kultury, zwłaszcza filmowej. 20 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczystość nadania jego imieniem pracowni filmowej, twórcy tczewskiego dyskusyjnego klubu filmowego. Pomysł ten narodził się w 2013 roku, ale nie można było go zrealizować, ponieważ nie było wówczas tej sali. Podczas piątkowej uroczystości, w której wzięli udział przyjaciele i znajomi Janusza Kortasa, przedstawiony został film obrazujący jego sylwetkę. Nie zabrakło również ciepłych słów pod jego adresem, osób, które wspominały twórcę tczewskiego DKF-u. Pracę zawodową z powodzeniem łączył z pasją społecznikowską w najlepszym tego słowa znaczeniu. W latach 1970-2005 prowadził w Tczewie DKF Sugestia. W 2007 założył DKF Sokół w Starogardzie Gdańskim. W swoich klubach gościł wybitnych twórców polskiego kina, m.in. Agnieszkę Holland, Kazimierza Kuca, Franciszka Pieczkę, Piotra Franceskiego, Jana Jakuba Kolskiego i wielu, wielu innych. Przez ponad ćwierć wieku sprowadzał do Tczewa repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Działał nie tylko lokalnie, angażował się w działalność Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, zarówno w czasach jej największej świetności, ale też w czasach największego kryzysu. Przez 31 lat nieprzerwanie zasiadał we władzach federacji. Janusza Kortasa za zasługi dla Tczewa i regionu nagrodzono m.in. medalem Pro Domo Trsowienzi i wyróżnieniem starosty tczewskiego Nagrodą Samburii. Odznaczono również medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis w 2010 roku. Programowym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz otwarcie wystawy prac uczestników warsztatów plastycznych poświęconej Januszowi Kortasowi.